W lipcu ubiegłego roku powołano raciborski klaster energetyczny. Od tego czasu swoją szansę wynikającą z dołączenia do klastra dostrzegły sąsiednie gminy oraz prywatni przedsiębiorcy. W sali błękitnej Urzędu Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie przedstawicieli raciborskiego klastra energetycznego, który powstał w lipcu ubiegłego roku w celu poprawienia efektywności energetycznej podmiotów. Dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstwa i jednostki mogą wykorzystywać energię ze swoich odnawialnych źródeł, a także przesyłać ją innym uczestnikom klastra. Ta droga dla wszystkich jest dalej otwarta. Cieszy to, że mamy przedstawicieli nie tylko w ramach swojego klastra, mamy nie tylko przedstawicieli samorządu, ale też są firmy, które z jednej strony mogą aspirować do tego, aby produkować tę energię, ale też ktoś ją musi zużywać, tak? Bo to jest też istotny element klastra, że my mamy niejako stworzyć taki autonomiczny organizm, który w ramach swojego funkcjonowania ma trochę nam zapewnić taki komfort, że jakby co, to my sobie tutaj na miejscu sami poradzimy. Podczas spotkania przedstawicieli raciborskiego klastra energetycznego do grona przyjęto nowych członków gminy Krzyżanowice oraz przedsiębiorstwa Oman i Sanex. Wobec tego bardzo proszę Państwa, którzy są za przyjęciem tej uchwały, o zagłosowanie przez podniesienie ręki. Czyli kto jest za? Okay. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Wobec tego ta uchwała zostaje podjęta jednomyślnie. Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, wymiany poglądów i wyznaczenia kierunku na przyszłość. W jej trakcie został przedstawiony list intencyjny skierowany do Tauronu w celu nawiązania współpracy. Udało nam się także doprowadzić do spotkania z spółką Tauron Dystrybucja, która jest zainteresowana także podpisaniem listu intencyjnego z naszym klastrem. Jak zapewne Państwo pamiętają, operator ma obowiązek zawarcia z koordynatorem klastra umów związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Na chwilę obecną, z uwagi na brak uregulowań prawnych, nie ma takiej konieczności, ponieważ klaster jeszcze nie ma takich możliwości do działania. Natomiast pierwszym krokiem, żeby taką współpracę nawiązać, jest ten list intencyjny. Współpraca podmiotów zrzeszonych w ramach raciborskiego klastra energii pozwoli nie tylko na uzyskanie realnych oszczędności i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, ale również na zmianę tzw. miksu energetycznego, czyli pozyskiwania energii ze zróżnicowanych źródeł.